Chcesz mieć pełną kontrolę swoich finansów? Oczekujesz miłej i fachowej obsługi? Zapraszamy do najlepszego banku na Podhalu. Tatrzański Bank Spółdzielczy. Główny sponsor programu Ewa Czamańska zaprasza. Zapraszamy do komfortowego, nowo otwartego hotelu w sercu Zakopanego. Hotel Logos to wyjątkowe połączenie regionalnego stylu architektonicznego z nowoczesnym wystrojem o elementach góralskiego folkloru. Hotel znajduje się w centrum Zakopanego, niedaleko Krupówek i posiada 54 komfortowe pokoje, zaplecze gastronomiczne, konferencyjne oraz spa. Hotel Logos oferuje wygodne pokoje jedno- i dwuosobowe, pokoje rodzinne oraz apartamenty. Stylową restaurację staropolską serwującą znakomite potrawy kuchni polskiej oraz regionalnej. Kawiarnię z tarasem widokowym na Giewont i Gubałówkę. Strefę spa z łaźnią parową, sauną fińską, jacuzzi, siłownią i studio cardio. Gabinety zabiegowe z bogatą ofertą masaży oraz zabiegów na twarz i ciało. Zaplecze konferencyjno-szkoleniowe dla ponad 300 osób. Hotel Logos specjalizuje się w obsłudze gości indywidualnych oraz biznesowych. W hotelu organizowane są konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne oraz rodzinne. Hotel Logos to gwarancja profesjonalnej i życzliwej obsługi oraz wysokiego standardu usług. Serdecznie zapraszam do hotelu Logos w Zakopanem. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, gościem dzisiejszego spotkania jest nieprzeciętna osoba. Osoba, która o Zakopanem, o tym regionie napisała przepiękną powieść Adam i Jadwiga Czartoryscy. A to były opowiadania o tym, jak ich dziadkowie tu byli w Zakopanem. Opowiadanie o tym, jak przeżywali te przepiękne czasy. O jej młodości. Warto o tym opowiadać, tym bardziej, że opublikowała jeszcze kolejną książkę. O tym wszystkim będzie nam opowiadała pani Barbara Kajo-Dibis. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Cieszę się, że podjęłaś dzisiejsze zaproszenie, że przyjęłaś, że jesteś z nami. Poznałyśmy się w sposób nietypowy i nieoczekiwany wzajemnie dla nas, kiedy opublikowałaś ostatnią książkę i miałam przyjemność promować tę książkę. To książka pod tytułem Na Giewont się patrzy. To jest ostatnie twoje dzieło razem z panią Aleksandrą Karkowską, która to jest również twórczynią wydawnictwa, pod egidą którego ta książka została wydana. Kilka słów o tym wydawnictwie. Wydawnicza Oryginały, tak, którą stworzyłyśmy 2 lata temu z Aleksandrą, żeby wydać naszą pierwszą książkę Banany z cukru pudru. Chciałyśmy, żeby trafiła tam, gdzie sobie wymyślimy i dlatego my same to wydajemy, o naszych najstarszych sąsiadach z Warszawy, jak wyglądało ich dzieciństwo, życie codzienne przed wojną i w czasie okupacji w Warszawie, że dzieci bawiły się na ruinach, że były świnki w piwnicy, że chodzili do szkoły, kiedy mogli, że takie różne historyjki, bardzo takie intymne i niby zwykłe, ale którą w sumie tworzą kawał dużej historii. Ale to opowiadali ludzie już w obecnych czasach wiekowi, którzy tak, na podstawie swoich wspomnień z lat dzieciństwa udzielali wam wywiadu. To były przykre wspomnienia, ale jednocześnie dzieciństwo tworzy nam pewien blask takiego słoneczka, prawda, osłonecznienia, takiego ocieplenia, kiedy te wspomnienia stają się no takie ciekawsze, pomimo tego, że Warszawa bombardowana, że Warszawa była niszczona i że te przeżycia warszawskie niekoniecznie są do końca tak. Tak. Wszystkie starsze osoby, które spotkałyśmy, w ciągu paru minut przekształcały się w te małe dzieci i wracały całkowicie w te czasy. Też często starzy ludzie najbardziej pamiętają te najdalsze, prawda, czasy. To było bardzo wzruszające, bo wychodzą wtedy wszystkie emocje. I no, w sumie stan dziecka, się śmiejemy, że zawsze był taki sam. Dzieci się oczywiście bawiły na ruinach i na przykład granatami, to było straszne, ale dzisiaj jak się da dzieciom, nie wiem, jakieś niesamowite gry, konsole i patyk, no to często małe dziecko weźmie po prostu patyk i będzie strzelało z tego patyka. Więc
Tak, nasze książki są międzypokoleniowe. One są bardzo mocno fotograficzne. Tam są i stare zdjęcia, i w tej ostatniej książce Na Giewoncie Patrzy portrety naszych rozmówców, żeby móc porównywać, jak widzimy chłopczyka bosego w lesie, no to widzimy, że dzisiaj ten pan ma 90 lat i całe to życie przeżył, prawda? Więc dzieci mogą oglądać i czytać niektóre fragmenty. One są bardzo takie łatwe. Tak mówimy teraz o tej książce, to znaczy, Na Giewoncie Patrzy. I druga, obie mają tą samą konwencję, że się czy wspomnieniową. Tak. Składają się z opowieści naszych rozmówców, które my złożyłyśmy w jedną całość, taką dużą jakby baśń o tych dawnych czasach. To jest wszystko właśnie przeplatane tymi fotografiami i można czytać od początku, od środka, troszeczkę od końca. Nie trzeba zachować pewnej ciągłości. Nie, tylko się wchodzi w ten świat i to do tego służy, do tego świata wyobraźni, ale świata prawdziwego. Więc ten świat tu z Podhala jest ci światem nieobcym, tym bardziej, że spędziłaś tu dzieciństwo u swoich dziadków. Mhm. Jak wspominasz to dzieciństwo? Tak, no, jak ja mieszkałam na co dzień w Paryżu, gdzie się urodziłam. I przyjeżdżaliśmy co roku z moimi rodzicami, siostrami przez 1700 kilometrów przez te żelazne kurtyny wtedy, więc sama ta podróż ją wspominam jako coś takiego z jednej strony wielkiej przygody, ale też takiego mocno, nigdy nie wiedzieliśmy do końca, jak to się odbędzie. No i nagle przyjeżdżałam tu, gdzie była taka, dla mnie to była wolność, po prostu sama przyroda, góry. No wspominam to wspaniale, moi dziadkowie byli niezwykli i ten czas z nimi, z dziećmi wokół, tam były same gospodarstwa, tylko gazdówki wtedy w Kościelisku, więc mówiłam po góralsku z tymi dziećmi, się z nimi bawiłam, pasłam krowy. Zintegrowała się po prostu. Czuję, że to jest moje miejsce na ziemi. Naprawdę kocham te góry, kocham tutaj ludzi. Uważam, że jest autentycznie bardzo, że te tradycje są takie bardzo silne. I jak przyjechałyśmy tutaj z Aleksandrą, żeby pracować nad tą nową książką Na Giewoncie Patrzy, no to pierwsza rzecz to poszłam do sąsiadów, których moi dziadkowie mieli, jak ja byłam dzieckiem. I jedna sąsiadka wyszła za mąż za bacę, druga jeszcze tam mieszka, mają owce, mają jeszcze gazdówki niektórzy. I po prostu powiedzieli, Basia, nasza Basia nam wróciła, więc to było takie, bardzo byłam miło przywitana i tym sposobem po prostu trafiłyśmy do najstarszych mieszkańców Podhala i zaczęłyśmy pytać ich, jak to było dawniej, bo już miałyśmy koncepcję tej książki, chciałyśmy trafić do osób urodzonych w latach 20. i 30., osób, które jeszcze pamiętają czasy przedwojenne i czasy okupacji. No, a tych osób jest coraz mniej, więc, ale się udało. Byłyśmy u 30 osobach, które jej często wielokrotnie odwiedzałyśmy, dopytywałyśmy. Oni nam też pokazywali zdjęcia swoje, jak mieli. Czasami to było nawet pół zdjęcia ocalało, więc takie bardzo wzruszające, długie spotkania. To takie intymne spotkania wręcz były, prawda? No właśnie. Bardzo. Mm-hmm. I no, często to się odbywało przy piecu, na stołeczku albo przed chałupą, na ławce przy zwierzętach. No wyszła książka przepiękna, a jej oprawa graficzna jest równie bardzo ciekawa. Ta książka spotkała się z dużym uznaniem. Wiem, że byłyście też panie w Stanach Zjednoczonych ją promować, co jest bardzo ważne dla nas wśród Polonii tu zakopiańskiej. To jest książka, która jest dla ogólnopolskich czytelników, ale oczywiście naszym priorytetem było, żeby oddać to, co dostałyśmy też tutaj, więc ci ludzie nam zaufali i się czujemy z Aleksandrą bardzo odpowiedzialne za ten przekaz, który my tylko po prostu podajemy dalej jakby. Więc pojechałyśmy tak, chciałyśmy pokazać, ją zaoferować góralom zza Wielkiej Wody i pojechałyśmy do Chicago, gdzie Związek Podhala nas przyjął.
Tam na przykład była wzruszająca historia, że przyszedł jeden pan i się pyta, czy wiecie, kim ja jestem, więc nie. Otworzył książkę i pokazał, powiedział, tu jest mój ojciec. Co on wam powiedział? To było takie niespodziewane i ładne. Potem byliśmy w Nowym Jorku też, gdzie już nie u Górali, tylko wśród Polaków opowiadałyśmy. Bo ta książka, te nasze zresztą wszystkie publikacje są bardzo uniwersalne. Jak ktoś otwiera, to mówi, o, moja mama miała taką sukienkę, a takie warkocze, a my też nie mieliśmy prądu, tylko była lampa naftowa. I nawet nie tylko tutaj w górach, tylko po prostu dawniej, wszędzie na wsi, ludzie się utożsamiają z tą książką, właśnie na Giewont się patrzy, że życie podobne było dzieciństwo. Dosyć podobne, a ludzie, którzy mieszkali dawniej w miastach, czy w Warszawie, czy w innych, to też te dzieci się bawiły na tych ruinach i też życie wyglądało podobnie, więc... To idźmy retrospektywnie wstecz. Kolejną książką, która się ukazała przed Na Giewont się patrzy, to była? To może od początku, bo czyli... Aha, przepraszam, dobrze. Dobrze. Czyli naszej oficyny, tak? Tak. Banany z cukru pudru. To jest to. I to jest ta książka. I to jest o Warszawie. I to jest o Warszawie. I może opowiem, skąd się bierze tytuł, który też pokazuje może taką tą stronę intymną tych różnych opowieści, że paręnaście osób nam opowiedziało, jak wyglądało ich dzieciństwo i przeplatały się często te same opowieści i na przykład to, że była taka cukiernia na Sradybie, kiedy oczywiście niczego nie było w sklepach, no to od czasu do czasu oni produkowali z cukru banany. Banany z cukru pudru. I te banany były w różnych kolorach. Były czerwone czy żółte, zielone. I miało je dużo kolorantu i wtedy te dzieci, jak je jadły, to miały całą kolorową buzię. I jak chodziły po osiedlu tam, to wszyscy wiedzieli, że była dostawa tych bananów z cukru pudru, no bo widać było, że te dzieci są takie umurusane. No i się ustawiała kolejka po te banany z cukru pudru. I stąd się wziął ten tytuł. Mhm. O czym jest ta książka? Jeszcze tak bardziej dokładnie to są te opowiadania warszawiaków. Opowiadania najstarszych warszawiaków z Sadyby. Jak do nich dotarliście? Mieszkamy obie na Sadybie, więc to byli nasi sąsiedzi, a Aleksandra mieszka w tak zwanym bloku oficerskim, gdzie przed wojną mieszkali oficerowie Wojska Polskiego. Bardzo dużo z tych rodzin, no, ojcowie poginęli w Charkowie, w Katyniu, a matki wróciły, i więc rozmawiałyśmy z tymi starszymi paniami. Ważne było, żeby ci wszyscy ludzie byli tam wychowani jako dzieci i do dzisiaj mieszkają w tym samym miejscu. Czy są to opowiadania o czasach wojennych, gdzie te dzieci O czasach przedwojennych, że chodzili do sklepu do braci Jabłkowskich i tam była lalka, która mówiła mama. Ja nie przypuszczałam, że przed wojną lalki mogły już mówić na przykład. No a później właśnie, jak opowiadają, jak wybuchła wojna, tak, tam nie chciałyśmy wchodzić w takie ani bardzo historyczne, no bo po to są różne, prawda, książki, tylko to są świadectwa ludzi. Jak wyglądało to dzieciństwo dawniej, że był jeden rower na przykład na całe osiedle i że wszystkie dzieci stały w kolejce, żeby się przejechać. Nawet właścicielka tego roweru też stała w kolejce. No, to jest pewna konsolidacja taka uprawniająca do kolejnych jazd na rowerze. Ale jeden rower to zaszczyt mieć, prawda? Potem była która książka? No i później pojechałyśmy na Podhale i zaczęłyśmy pracować nad książką Na Giewont się patrzy. Tak, o najstarszych góralach. I dla nas to było, bo tak jak w Warszawie mogłyśmy się jakoś utożsamić z tymi warszawiakami, no bo my mieszkamy w mieście, więc wyobrażamy sobie, że było trudno, ale tutaj odkryłyśmy niesamowicie właściwie taką egzotykę. Tak sobie pomyślałyśmy, że nie trzeba jechać do Indii, żeby sobie w ogóle wyobrazić. Trudno nam było
uwierzyć w to, co... Basia, ale potem jeszcze miałaś taką książkę Tekla i jej chłopakowicie. To była pierwsza moja książka. Pierwsza. Mhm. Nim poznałam Aleksandrę i nim założyłyśmy... To jest o twojej córce. I to są mojej córce, tak. Tak, i to... Bo ja się pasjonuję fotografią od prawie zawsze i fotografuję. I to jest taki bardzo fotograficzny album, gdzie przez rok fotografowałam moją córkę. Mam trzech starszych synów i dziewczynkę, więc ona... po prostu była wychowana w tym męskim świecie i stąd powstała ta książka i wszystkie teksty są jej, które ja spisywałam, więc to jest takie unikalne, bo to jest taka książka właśnie dziewczynki ze swoją mamą o tym, jak to być dziewczynką, świat widziany przez nią, no też przeze mnie, ale poprzez nią jakby. Ale książkę też napisałaś bardzo ciekawą, Adam i Jadwiga Czartoryscy, fotografie i wspomnienia. Tak. Tak, bo jak skończyłam pracę nad Teklą, to sobie pomyślałam, dobrze, to jest jakby jakiś tam obraz rodziny dzisiejszej w naszych czasach. I akurat wtedy jeszcze żyła moja babcia Jadwiga Czartoryska. Mieszkałyśmy, ja już mieszkałam od pewnego czasu w Warszawie, więc ją odwiedzałam bardzo często. Dużo z nią rozmawiałam i bardzo byłyśmy blisko i była ważna dla mnie. No i okazało się, że bardzo dużo archiwum ocalało, pomimo że wszystko stracili po wojnie. Zostali z dwoma walizkami, czwórką dzieci, ale wiedzieli, że negatywy są takie ważne. I je schowali, nawet deponowali w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, czego nikt nie wiedział. Ja później się nagle dowiedziałam, że są te negatywy. Czyli miałam dostęp do oryginalnych archiwów przedwojennych. Które wykorzystałaś w tej książce? Które opracowałam z Marcinem Brzezińskim. Mhm. Przez 3 lata opracowywaliśmy archiwum. A powiedz, jak się opracowuje takie archiwa z rodziny, gdzie znałaś babcię, dziadka, gdzie znałaś wujków i nagle okazuje się, że otwierasz ten świat fotograficzny, tak. I odtwarzasz pewne rzeczy, o których nie zdawałaś sobie nawet chyba i sprawy, prawda? Te fotografie były tak niezwykłe, że moje kryterium w tym wszystkim to był bardziej artyzm niż historia. Okazało się, że moja babka Jadwiga fotografowała sama jako młoda dziewczyna przed wojną. Zawsze miała aparat na szyi. To było zupełnie niezwykłe w tych czasach. Więc zdjęcia były piękne, więc ja zdecydowałam, jakby to oczywiście było segregowane jakoś tam historycznie, ale też od strony czysto fotograficznej. I może to mi pomogło, żeby to, bo było tysiące tych fotografii, żeby z tego wybrać takie perełki i to wszystko ułożyć w książce, gdzie koncepcja jest taka, że to i Jadwiga i Adam opowiadają, bo były różne dzienniki, pamiętniki, więc po prostu... A te zdjęcia same przez to są pewną historią, która opowiada o nich samych. Tak. Basiu, te twoje prace o rodzinie Czartoryskiej, te twoje prace bieżące, to wspaniałe dzieła, które, no ja nie ukrywam, ja ci gratuluję, że kontynuujesz pamięć o swoich przodkach, ponieważ to jest bardzo ważne, aby pamięć o naszych dziadkach, a tak wielkich dziadkach jak twoi, były zachowane, z uwagi na to, że no, teraz dokumentacja pewna niestety jest niezachowana, zginęła podczas wojny, a jeżeli można to odtworzyć, to jest bardzo piękny gest. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że podczas kolejnej promocji książki również będziemy miały okazję się spotkać. No i ukłony dla pani Aleksandry, która niestety nie może nam dzisiaj towarzyszyć, ale jest mentalnie z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie. Ja też dziękuję bardzo.